Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym albumem. Powiem Wam szczerze, że był to dla mnie album nie lada wyzwanie, ponieważ zostałem poproszony o wykonanie męskiego albumu z okazji 40. urodzin i miał być on utrzymany w tematyce żużlowej, z tym, że miałem dostarczone różne artykuły, czyli wycinki z gazet, jakieś bilety, zdjęcia z jakichś meczy żużlowych. I to musiałem jakoś skomponować w całość. Muszę powiedzieć, że to było nie lada wyzwanie dla mnie, ponieważ nie siedzę w tematyce żużlowej i w ogóle zresztą sami będę Wam pokazywał, co sami zobaczycie. Prezentuje się w takim oto pudełeczku. Tu jest taka tasiemka jutowa, nie jutowa, to jest taki guziczek, tak jakby troszkę skórzany. Tu na wieczku nic nie dawałem, bo miało być skromnie, więc żadnej ozdoby, tylko niech będzie ten sznureczek. Przepraszam Was bardzo. Oczywiście tu w pudełeczku jest taka tasiemka też jutowa, troszkę jaśniejsza. Skończyła mi się ta, więc dałem troszkę inną. Album jest wykonany na bazie z Echo Scrapbooking. Jest album o wymiarach około 16 na 16. Tak prezentuje się okładka. Tu na okładce miał być napis w dniu 40 urodzin. Tutaj jest herb właśnie Krośnieńskiego Stowarzyszenia Motorowego. Tutaj te flagi takie te żużlowe. I tutaj czarne takie te kropki żelowe. Na brzegu tylko taki aparacik, na grzbiecie, przepraszam, i tu z tyłu tylko mój podpis. Album składa się z czterech kart. W każdej karcie jest mata, na której nie jest umieszczone zdjęcie, tylko właśnie jest wycinek właśnie z gazety poświęcony właśnie tematyce żużlowej. Nie będę wyciągał wszystkich, ponieważ to. A tu z tyłu właśnie zostawiłem jeszcze miejsce, w razie jakby jakieś nowe artykuły doszły, każdy czy tam coś chciał, jakąś notatkę zapisać, czy coś właśnie nie przyklejałem z drugiej strony. Ciężko mi w ogóle było znaleźć jakąś taką kolekcję papierów, które by można było. Którą by można było wykorzystać do zrobienia takiego albumu żużlowego. Ja wykorzystałem, już Wam pokazuję. Tom. Kolekcję ze Scrapberry. Antique Shop, czy coś takiego, ile dobrze widzę, że ona się tak nazywa. Tu mi jeszcze została tylko końcówka tych materiałów. Troszkę tych wycinków z gazet było, więc musiałem troszkę pokombinować, jak je tam wkomponować. Mi się o tyle źle pracowało na tych wycinkach z gazet, że one są, wiecie jakie są te gazety, te jeszcze takie czarno-białe, one niby teraz są wszystko kolorowe, to jest cienki papier. Tego za bardzo nigdzie nie przyklei, bo się drze. Klejem nie posmaruje, bo się rozmaka. Więc jedynym wyjściem do przyklejenia była taśma dwustronna. Ale album prezentuje się w ten sposób. Na każdej są porobione takie klapeczki. Może tu zasłonię, bo nie wiadomo, czy sobie życzy ktoś, żeby były zdjęcia pokazywane. Ta osoba. Są zrobione takie klapeczki. I na klapeczce jest zrobiona kieszonka z torebki śniadaniowej. A w każdej kieszonce jest jeszcze włożony właśnie taka właśnie karteczka podklejona na papierze kraftowym właśnie, żeby to się jakoś trzymało, bo mówię, że co próbowałem przykleić, to albo mi się podarło, albo mi się rozmoczyło. No mówię Wam, cieniutki papier bardzo jest niewdzięczny do pracy, dlatego
żeby to jakoś tak ręce i nogi miały. Jak zrobiłem taką kieszeń, to nie wsunę, bo to się odgina, zagina, przypnę spinaczem, to jest znowu wtedy za grube, nie chcę wchodzić, drze się, ciągnie, więc właśnie tak pomyślałem, że taką najlepszą alternatywą właśnie do takich tych będzie taka kieszonka z torebki śniadaniowej. Tutaj też jest, tutaj jest spinacz, pod spinaczem jest bilet, tutaj jest jakiś artykuł, taka wskazóweczka, tutaj jest kieszonka, dwie maty na zdjęcie, oczywiście z tyłu są zdjęcia, ale no nie będę pokazywał, bo nie wiem, czy sobie osoba życzy. Tutaj też jest, na tej klaperce jest też właśnie tym, nie będę tego otwierał, ale tutaj też jest ten artykuł, przypięty tylko spinaczem, żeby się nie otwierał. Tutaj na tej stronie tutaj jest zdjęcie, to jest aparacik, tu jest taki wskaźnik i tutaj też jest klapeczka i z jednej strony jest torebka śniadaniowa i z drugiej. Nie będę tego wszystkiego wyciągał, bo to jest za dużo ten i tutaj jest też artykuł. Idźmy dalej. Tutaj są też dwie, wyciągnę tutaj to zdjęcie, tutaj są też dwie klapeczki, tutaj jest właśnie taka karta z tej kolekcji Story of My Life, czyli historia z mojego życia, czy mojego życia, właśnie ten album, tutaj też jest artykuł, tutaj też jest, są kieszonki i są właśnie te artykuły, tu jest kieszonka, bilecik, tutaj też jest jakiś nagłówek, w kieszonce są maty. Nie dodawałem już tagów, ponieważ miałem ograniczoną ilość zdjęć, nie mogłem poprzyklejać z dwóch stron, więc stwierdziłem, że jeżeli jest z jednej strony zdjęcie, to z drugiej zostanie puste coś do, na przykład albo na doklejenie, albo na dopisanie czegoś. Następna strona wygląda w ten sposób. Też dwie klapeczki. Też dwie klapeczki. Tutaj jest z takich naklejek, miałem, więc ułożyłem napis, nie widać go, może teraz żużel, bilecik, tutaj jest jakiś artykuł króciutki, tutaj też są kieszonka z tymi dwiema, z tymi artykułami, kieszeń narożna, tutaj jest taki plakat zrobiony właśnie, gdzie jest termin meczu żużlowego, tutaj są jakieś wyniki w tabeli. Tutaj też jest z tej strony przypięty, tylko musiało być wszystko pozaginane, no bo wiadomo, że tu jest album jest mały, bo właśnie takich rozmiarów miał być, taki sobie osoba zażyczyła, więc musiałem to jakoś pozaginać, poskładać, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tutaj też jest aparacik, ten wskaźnik, więc zamkniemy. Przejdźmy dalej. Tutaj są też również klapeczki. Tutaj jest artykuł. Są dwie, nie, tutaj jest jedna kieszonka z tym artykułem, a tutaj jest sam artykuł przyklejony, tutaj jest bellyband, pod bellybandem są zdjęcia, tu też jest jakiś bilet włożony, następna strona to jest też klapeczka, to są jakieś dwa małe artykuły, tu jest też jakieś zdjęcie zrobione plakatowi. Tutaj też jakieś wyniki, tutaj są też dwie te torebki, bilecik, no zdjęcie no, nie mogę pokazać, ale tyle wam pokażę, tu jest golob, zdjęcie właśnie tego pana, który miał być i ostatnie strony, tutaj też jest kieszonka, tu jest też bilecik, tu jest artykuł. Tutaj jest też zdjęcie tego plakatu, tu jest artykuł zakładany, tu jest kieszonka z tej strony, tylko jest przypięta właśnie tym spinaczem, tu zasłonię tak od aparacik, wskazóweczka i ostatnia strona miała być poświęcona, miało być zostawione miejsce na wpisanie życzeń, więc tu będą życzenia, tu jakiś taki bilecik też. Tutaj każda mata w środku strony jest przewiązana sznureczkiem, żeby można lepiej wyciągnąć, więc tak prezentuje się album. No mam nadzieję, że chociaż po
po jakiś ułamek, po jakiejś części udało mi się spełnić oczekiwania. To się wszystko okaże, jak dotrze w ręce osoby zamawiającej. No ale tak jak mówię, no fajny pomysł, bardzo fajne wyzwanie. No o tyle trudno, że bardzo ciężko się pracuje na gazetach, na tych wycinkach, artykułach. Jakby to było na troszkę sztywniejszym papierze, to nawet sam sunąć taki artykuł ten, więc. A tu no, trzeba było troszkę kombinować, przyklejać. Ale ja ogólnie jestem zadowolony. Mam nadzieję, że osoba, która zamówiła, też. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to komentujcie. Jeżeli nie, to również. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym filmie.